Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę powiadam wam, bogaty z trudnością wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam, łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Gdy uczniowie to usłyszeli, przerazili się bardzo i pytali: Któż więc może się zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr rzekł do niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzyście poszli za mną, zasiądziecie również na 12 tronach, sądząc 12 pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Życie ludzkie jest drogą. Najważniejszy w podróży jest sprecyzowany, jasno określony cel podróży. Kiedy wybieramy się w drogę, trzeba liczyć się z kosztami, jakie przyjdzie nam ponieść. Czas, zmęczenie, często także zasoby finansowe, ryzyko utraty zdrowia, nawet życia. Wszystko to trzeba brać pod uwagę, ruszając w drogę. Droga musi kosztować. Oczywiście są i tacy, którzy wolą siedzieć w wygodnym fotelu przed telewizorem, a swoją drogę ograniczać do minimum. Ten, kto siedzi całe życie w czterech ścianach własnego świata, nigdy nie doświadczy piękna, które przekracza jego własny, ciasny świat. Nie da się poczuć klimatu jerozolimskich uliczek i dotknąć miejsc, w których kiedyś był Jezus za swojego ziemskiego życia, siedząc przed telewizorem lub komputerem. Nie można doświadczyć piękna i potęgi Alp, oglądając tylko filmy przyrodnicze. Film może oczywiście rozpalić apetyt, ale nigdy go nie zaspokoi. Podobnie jest w życiu duchowym. Sama lektura Biblii niczego nie wyczerpuje, ale jedynie pomaga nam wzmożyć nasz apetyt na żywe spotkanie z jej autorem. Warto się zdecydować na tę podróż, gdyż nagroda, jaka czeka tych, którzy dojdą do jej celu, przekracza nasze ludzkie wyobrażenia. Jeszcze jedna ważna, dobra nowina, która płynie z dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Kto może się zbawić? Pytają apostołowie. U ludzi to niemożliwe, odpowiada Jezus, ale u Boga wszystko jest możliwe. Mamy gwarancję, jakiej nie jest w stanie dać żadna firma ubezpieczeniowa na ziemi. Gwarancję, że w tej podróży będzie towarzyszył nam Bóg i to On za nas dokona wszystkiego, co potrzeba, abyśmy osiągnęli zbawienie. Nam pozostaje tylko ruszyć w drogę. No to do dzieła.